Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże, witajcie. Wita Was ksiądz Wojciech Nowak i ksiądz Maciej Godzieszka. No, księże Wojtku, dzisiaj tak w wyjątkowy sposób spotykamy się, bo mieliśmy mówić o czymś bardzo ważnym. O co chodziło? No, chcieliśmy się zastanowić nad tym, co nas cieszy, nad tym, co jest dla nas ważne. Chcemy Was zaprosić w pewną przygodę. Dzisiaj, księże Maćku, jak mówię, coś cieszy, coś, co jest ważne, to o czym myślisz? Jeśli myślę o czymś, co mnie cieszy, to pierwsza sprawa, myślę o jedzeniu. Druga sprawa, żeby jest nie wyszło, spanie? Że tylko jest spanie. Bo uznajmy, jest spanie. Widziałem takiego mema fajnego z pandami. No to musimy się... O, jeśli macie jakieś fajne memy, możecie nam podesłać. Ale jeśli chodzi o rzeczy, które dają nam radość, to ja mam takie. To jest na przykład muzyka. Lubię bardzo. A jak byśmy to nazwali? Powiem tak, to będzie jak moja coś pasja. Pasja, super. To będzie moja Dobre. Pasja. To będzie moja pasja, na przykład. Będziemy grać? Może w następnym odcinku. Pasje, nie? Pasja. Coś, co mnie cieszy, coś, co mnie pochłania, ale też mi się kojarzy osobiście z tym, że mówię też o tym energicznie, nawet czasem może gestykulując, jeśli coś mnie cieszy, jeśli z czegoś jestem zadowolony, coś, co mnie pochłania, coś, co można nawet powiedzieć, uwielbiam robić. No to co jest taką rzeczą, księże Wojtku, co ksiądz uwielbia robić w takim czasie wolnym? No ja na przykład lubię w piłkę grać i widziałem, że tu u księdza Maćka jest piłeczka. Niesamowite. Niesamowite, tylko ksiądz Maciek widać nie gra, bo jest nieużywana. Ale piłka, dla mnie to jest piękne, bo każdy może zagrać, każdy może przyjść, kopnąć, umie, nie umie, kopnie. Ci, którzy są profesjonalistami, młodzi, nie obraźcie się na mnie, wy wiecie lepiej co i jak się w to kopie, ale dla mnie najważniejsze radość z tego. Radość z tego, czyli pasja, radość, kopnę, uczę się też podejścia do drugiego człowieka, nie denerwowania się, jak komuś coś nie wyjdzie. Uczę się jakiejś takiej solidarności na boisku. Czyli ważny jest element zespołowy, prawda? Myślę, że tak. No też dokładnie. No samemu ciężko, chyba że mi się grywać w piłkę. Chyba że się z Cristiano na przykład, ale nie jestem. Jest się Wojciecho Nowako. No właśnie, na przykład. To wtedy trzeba podać, bo inaczej się bramki nie zdobędzie. Inne pasje? No ja takim dobrym czasem dla mnie, z którego czerpię radość, to na pewno będzie taką moją pasją, będą góry. Zarówno lubię na te góry wychodzić, chociaż wiem, że jest ciężko i czasami trzeba się umęczyć i trzeba się upocić, ale jak się wyjdzie na szczyt, no to wtedy rozumiem, że warto. Ale co więcej, lubię też zjeżdżać. Chociaż w tym roku nie było za wiele okazji, żeby skorzystać z nart, ale pytanie mi się takie nasuwa, w góry sam czy z kimś? Dwojako, mogę tak powiedzieć? Można. No, zarówno lubię samotne wędrówki, krótkie samotne. Krótkie samotne wędrówki, jeśli jednak idziemy na cały dzień w góry, lubię, żeby był ktoś obok. Lubię z kimś spędzić ten czas, ponieważ czuję się wtedy i w górach się poznaje drugiego człowieka. Jeśli mamy no dokładnie długą wędrówkę, to wtedy zobaczysz, jeśli ktoś ci na przykład po pół godziny zacznie narzekać, że go nogi bolą, że mu tam, nie wiem, swędzi go tam nos i już wraca do domu, to od razu wiemy, o co chodzi. No ale to jest dobre, bo poznajecie siebie nawzajem, nie? I też nas to uczy, żeby zobaczyć na tego najsłabszego. Nie, że pędzę sobie szybciutko, tak, bo jestem najlepszy, ale jak idę z kimś, no to muszę zerknąć, nie? Trzeba się zatroszczyć. Czy on daje radę, czy jeszcze... Tak, tak. No, bo tak jakbyśmy szli z księdzem Maćkiem, to musi się zainteresować, czy ksiądz Wojtek jeszcze oddycha. Tak. I tak w ogóle, kiedy wychodzi pod tą górę, nie? To jest to. Co jeszcze może być? Muzyka. O! Muzyka. Tu ksiądz Maciej zagrał. Ja wspomniałem coś o gitarze, ale my może powiedzmy o takiej muzyce, którą my słyszymy na co dzień, nie? Nie wyobrażam sobie dzisiaj życia, nie wiem, bez takich kanałów muzycznych, bez jakichś tych aplikacji, które nam podpowiadają nawet jakiej mamy słuchać muzyki, bo to się nam kojarzy z czym? No, z tym, co przeżywamy. To są nasze uczucia i to też jest związane z pasją. Czy da się podejść do pasji bez uczuć? Nie da się, bo muzyka też nas gdzieś tam gra. Czasem może słyszycie w głowach coś, co wam się spodobało. No i to krąży, ta muzyka krąży. Dobrze wsłuchiwać się w teksty, które są, analizować, zobaczyć też, co mi to mówi. I to tak naprawdę niezależnie od tego, co autor powiedział. Co to mówi tobie? Ja ostatnio słyszałem taką dobrą piosenkę. Kojarzysz tą bajkę Muminki? No, była. No, był tam taki ciemny charakter, Buka. I jest nawet taka piosenka. No, nie wiem, czy taki ciemny, taki potężny. Przypomnę, Buka. Buka. No, piosenka fajna, polecamy, można zobaczyć. Piosenka, która praktycznie przez całość utworu przewija się, że nie ma nic gorszego niż Buka i że to było straszne i w ogóle, a tak naprawdę nikt nie patrzył na to,
kim ta buka była, po co przychodziła, tylko wszyscy uciekali, bo się bali. Kojarzysz, jak się to kończy? Coś o otwartych drzwiach tam było. Otwarte drzwi, nie? Do tego będziemy też wracać w tym, do czego was zapraszamy. Pasja. Mogę uwielbiać oglądać filmy, oglądać seriale i dzielić się też tym, co tam zobaczyłem. W pasjach, wiadomo, musimy uważać, bo to też na tych serialach wychodzi świetnie, że mogę oglądać odcinek, a mogę siedzieć cały dzień oglądać i zostać sam przez to. Pasje jeszcze jakieś? No mi się kojarzy, uczniowie to chyba najczęściej mówią o tym, że ich pasje, pewnie twoja też, to są gry komputerowe. Ileż emocji tam jest w tych grach. Roblox, nie wiem, CS, LOL, League of Legends, co tam jeszcze jest? FIFA, jakieś strzelanki inne. Tak. I my czasem gadamy o tym z pasją, nie? Co tam się działo, tu muszę w turniej. Księże, nie mogę teraz tu coś robić, bo mam turniej w CS-a na przykład, nie? I jesteś pełen pasji, bo w to grasz. I cieszymy się. Różne inne pasje. Teraz tu mnie zahacza coś. Drzewko takie, proszę. Można drzewko sobie sadzić, przycinać. Drzewko bonsai na przykład. Ksiądz Maciej mówił też o jedzeniu. Pewnie się teraz przewinie tu takie przygotowywanie na tym naszym filmie. Przygotowywanie posiłków na przykład, nie? Robienie burgera. Masterchef. Masterchef, no dokładnie. Pasja i cieszyć się tym. Opowiadam, co ja to nie zrobiłem, nie? Niektórzy robili pancake'i. Pancake'i niektórzy robili, też polecamy. Pojawi się też link, można zobaczyć. I takie pytanie mi się nasuwa, księże Macieju. Czy w moim życiu, czy w tym, co mnie cieszy, jest pasja szczególna? Pasja poszukiwania Pana Boga. Tego się dowiemy. Ruszamy dalej. Drodzy, jesteśmy teraz na Trzech Lipkach, Bielsko-Biała, i chcemy dalej kontynuować to nasze rozważanie, poszukiwanie Pana Boga w naszej codzienności, pasja szukania Pana Boga w naszej codzienności. Nie zaczęliśmy od pewnej czynności na początku tego naszego spotkania. Co to jest, księże? Myślę, że cokolwiek zaczynamy, powinniśmy uczynić znak krzyża i uczynić to w imię Boże, a więc w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Rozpoczęliśmy w imię Trójcy Przenajświętszej. I teraz, drodzy, konkretnie. Jeśli gram z chłopakami w piłkę, idę na Orlik, zanim się zbierzemy, znak krzyża, modlitwa, błogosławieństwo. Co jeszcze? Może być skierowanie myśli do Pana Boga. Zobaczcie, idziemy w górę, ruszamy. Czasami mogę mieć muzykę na swoich uszach, ale czasami mogę przecież mieć różaniec w ręce. Nie? Gotowanie przed jedzeniem. Robię znak krzyża. Kroję chleb. Taki piękny zwyczaj. Pamiętam, babcia naznaczała znak krzyża na chlebie, zanim rozpoczęliśmy cokolwiek jeść. Kiedy ruszam do samochodu, tak dużo osób się dzisiaj przemieszcza. Wsiadam do auta, przeżegnam się, pomodlę się. Święty Krzysztofie, módl się za mną. Czasem mamy problem to zrobić, bo inni patrzą, nie? Ale to czasem trzeba po prostu pokonać. Pierwszy raz pokonać ten lęk. Wyciągnąć rękę z kieszeni. Wyciągnąć, nie? Popatrzcie, teraz nie chodzimy do restauracji, ale przecież ilekroć jesteśmy, nie wiem, na pizzy z kolegami, jemy coś dobrego. Jak często ta ręka jest przecież ciężka, że nie chce się przeżegnać, bo się boję, co sobie inni pomyślą. Nie przejmuj się, jest z tobą Chrystus. Dobrze, podejdziemy pod krzyż, skoro o tym krzyżu mówimy, i będziemy dalej kontynuować. Dobrze, drodzy, jeśli mamy tą swoją pasję, zainteresowanie, nie, to dobrze wiecie, jeśli się staracie, że trzeba konkretu. I zobaczcie, że Kościół na czas Wielkiego Postu, na czas tego szukania Pana Boga, pasji szukania Pana Boga, daje nam konkret. Modlitwa, post, jałmużna. Modlitwa, nie tylko jakieś tam formułki, chociaż to też jest piękne i ważne, ale przede wszystkim to, co mówi twoje serce. To, co ty chcesz Panu Bogu powiedzieć, te problemy, radości, to, co jest. Idziesz przed Niego, wystawionego w Najświętszym Sakramencie. Klękasz w domu, w swoim pokoju, albo siadasz i modlisz się, wychodzisz w góry, modlisz się. Można ukonkretyzować te swoje postanowienia. 5 minut dziennie przeczytam Pismo Święte. Poświęcę 5 minut więcej swojej mamie albo tacie. Co jeszcze możemy, księże Wojtku? Konkretna modlitwa jakaś. Litania do swojego ulubionego świętego. Cokolwiek. Ale po to, żeby cię to zbliżyło do Pana Boga. Post. Co to jest post, nie? Post, czyli zostawienie czegoś, ale dla Pana Boga. Nie po to, że nie jem kanapki, żeby schudnąć,
ale nie jem kanapki i ofiaruję to w intencji kogoś tam, na przykład swojego bliskiego. Czyli obieramy sobie konkretny cel. Mam cel. Jak widzę cel? Tak samo jak widzę, że dzisiaj mieliśmy wyjść na 3 Lipki, obraliśmy cel, wyszliśmy. Było ciężko. Nie musi się to też wiązać z jedzeniem, bo może to być po prostu ograniczenie czegoś. Nie będę wchodził tak często na internet, nie będę tak często sięgał po komórkę, zostawię na chwilę komputer. Może zasnę z różańcem, a nie z telefonem w ręce. Na przykład. I mam jeszcze jałmużna. Jałmużna, czyli że coś mnie kosztuje. Nie, że daję to, co mi zbywa. Mam niepotrzebną książkę, dam, masz, to jest moja jałmużna, nie? Tylko coś, co mnie kosztuje. Na przykład chcę sobie kupić pączka, ale sobie nie kupię, bo widzę, że ktoś jest głodny i jemu kupię tego pączka. Ja nie zjem. To może być też czas. Przecież nie każdy ma na tyle kieszonkowego, żeby sobie pozwolić na to, żeby się dzielić. Jeśli mam czas, wiem, że mam swojego wolnego czasu dosyć trochę, to mogę przecież, nie wiem, skoczyć do swojej babci, być z nią na herbacie. To już jest moja jałmużna. Bo na pewno, uwierzcie mi, twoja babcia, twój dziadek ucieszy się, kiedy spędzisz z nimi trochę czasu. Pamiętajcie, konkret, nie? Biorę coś konkretnego, podejmuję się i staram się tego trzymać, ale patrzę na Pana Boga. No to, skierujmy wzrok ku Jezusowi. Dokładnie. No widzisz, okazuje się, że wielu rzeczy my tak naprawdę nie wiemy. No ale co, jeśli nie wiem, jeśli nie rozumiem, jeśli coś jest dla mnie trudne, to co? Po co szukać? Nie, no pytania trzeba zadawać. No, ja bym się bał takich ludzi, którzy nie zadają sobie żadnych pytań w swoim życiu, tylko żyją z dnia na dzień. No to jest dobre myślenie, nie? Czy zadawać pytania. Kiedyś uczeń spytał mnie, już wyszedł ze szkoły i pyta mnie, księże, jak to jest z tym Noem, jak to jest z Adamem i Ewą, jak to jest z tymi latami. Zastanawia się, szuka. Szuka na własną rękę, zadaje pytania. Przed chwilą też była sytuacja. No, pytali się nas, czy wiemy, gdzie tutaj jest studnia. No, odpowiedź była jedna, że no nie wiemy, nie znamy odpowiedzi na wszystkie pytania. No, oczywiście, to tak samo jak teraz myślisz sobie, że wszystko wiesz o świecie, że już masz tak uporządkowany swój świat, swoje myślenie, że nikt ci już nie przegada. No to jest najwyższy czas na nawrócenie. To się powinna taka zielona albo czerwona lampka zaświecić gdzieś w twojej głowie, że zacznij pytać, zacznij pytać. Pan Bóg chce do ciebie mówić, nie? Chce do ciebie mówić przez konkretną sytuację, przez konkretne jakieś wydarzenie, które cię spotyka. Chce mówić przez drugiego człowieka, chce mówić przez słowo, nie? Tylko czy jest ta pasja szukania Pana Boga? No myśmy się tymi grami, nie, zachwycali tak na pierwszej części, no dokładnie, tego, co nagrywaliśmy, nie? Tyle emocji czasami, zobaczcie, poświęcamy na gry, na filmy, zastanawiamy się nad tymi filmami, a Pan Bóg jest gdzieś tam w tej hierarchii zawsze zapomniany. Myślę, że ten post byłby dobrą okazją do tego, żeby raz jeszcze przypomnieć sobie, po co w ogóle Pan Bóg jest w moim życiu. Po co ja mam się modlić, po co podejmować post. Po co zdecydować się na jakieś wyrzeczenie? Święty Augustyn takie mądre słowa powiedział. Niespokojne jest moje serce, dopóki nie spocznie w Tobie. No i tak to chyba jest, drodzy. Może ktoś się nie zgodzi, ale wydaje mi się, że to jest bardzo mądre, że no my szukamy Pana Boga w swoim życiu. Nawet jeśli jeszcze tego nie wiemy, nawet jeśli tego nie wiesz, nie? To szukamy. Szukamy tego, który jest wielki. Tego, który przemienia. Przemienia przede wszystkim serca. Myślę, że tak. Też może teraz w twojej głowie się zrodzić jakieś pytanie. Może się zrodzi pod koniec rekolekcji. Może gdzieś w środku. Też bądźcie wolni w tym. Możecie śmiało do nas napisać. Albo do jakiegoś zaprzyjaźnionego kapłana. Śmiało, zadawajcie pytania. Będziemy wspólnie szukali. Jeśli nie znajdziemy odpowiedzi dzisiaj, no to będziemy próbowali znaleźć. Ale czasami jest tak, że no jest ciężko znaleźć odpowiedź. Także nie ma się tutaj co zniechęcać, bo Pan Bóg działa. Jeśli nie odpowie ci dzisiaj, to może odpowie ci jutro. Dobrze, drodzy, wracamy jeszcze pod kościół. Chodźmy, bo tam ktoś na nas czeka. Hey.
I mój drogi, moja droga, teraz takie pytanie, czy jest w tobie pasja poszukiwania Pana Boga? Czy jest w tobie pasja mówienia o Panu Bogu? I chcemy zaproponować konkret. Jak niektórzy zauważyli na Instagramie, w relacjach pojawiają się komentarze do codziennego słowa. I chcemy zaprosić do tego, żeby razem z nami spotykać się z tym słowem, nie tylko słuchać, co księża powiedzą, jak księża to widzą, ale przede wszystkim zastanawiać się, jak ja to widzę, co Pan Bóg do mnie chce powiedzieć. Na dzisiejszy dzień jest przeznaczony fragment Ewangelii Świętego Mateusza, który mówi o skuteczności modlitwy. Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Pan Bóg zachęca do tego, żeby Go szukać w codzienności, żeby uciekać się do Niego, żeby mówić swoimi słowami to, co leży w twoim sercu. Szukać, nie bać się, nawet jeśli czegoś nie rozumiesz. Ksiądz Maciej ma dla nas jeszcze jedną propozycję, oprócz czytania Pisma Świętego, modlitwy takiej tekstem Świętego Słowa. Ten post to nie jest przypadek. Dlaczego w taki, a nie inny sposób też się spotykamy? Pamiętajcie o tym. Podejmujemy teraz postanowienia, jakiekolwiek, żeby to nie były postanowienia takie jak noworoczne, w których, no nie wiem, na drugi dzień już zrezygnuję z mojego postanowienia, bo jest za ciężkie. Obierzcie sobie cel. Pamiętajcie, że celem jest Jezus Chrystus. My chcemy się z Nim spotkać, a On na was czeka. Miejsce, w którym jesteśmy w tym momencie, nie jest przypadkowe. Znajdujemy się przed Kościołem Świętego Stanisława w Starym Bielsku. W środku trwa teraz adoracja. Chcemy przyjść do Pana Jezusa, żeby konkretnie z Nim porozmawiać o tych moich problemach, z tym, z czym sobie nie radzę. Ja chcę do Niego przyjść, a On na mnie czeka. Zachęcam Ciebie, jeśli jesteś teraz przed ekranem, jeśli masz możliwość, zaraz po tym, co usłyszysz, idź, zobacz, gdzie jest adoracja, gdzie jest możliwość wejść do kościoła, żeby spotkać się z Panem Jezusem. On tam na Ciebie czeka. Żeby to nie były tylko rekolekcje przed ekranem komputera. To są rekolekcje, które wymagają też czegoś od nas. Daj coś z siebie. A ja myślę, księże Wojtku, że chyba zaproszę Cię do środka, żebyśmy rozpoczęli naszą adorację. Tu poczuwasz Pismo Święte. Pozwólcie, że te nasze odcinki będziemy kończyć błogosławieństwem kapłańskim, błogosławieństwem samego Chrystusa. Chcemy przypominać o tym, ile dasz, tyle będziesz miał, to co ksiądz Maciej teraz mówił. To jest taka fajna zależność. Nie bój się, daj Panu Jezusowi coś z siebie. Przyjmij to Boże błogosławieństwo, otwórz się na to, co On Ci chce pokazać, jak Cię chce poprowadzić. Pan z Wami. Z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Chodźmy się pomodlić.